Pozwolę sobie na dwa słowa wstępu przed materiałem. To jest materiał, który jest live. Jest to webinar, który prowadzę co jakiś czas, co miesiąc, co dwa, w zależności od potrzeb, dla zamkniętej grupy na Telegramie. Do tej grupy można dołączyć, jeżeli kupicie książkę, bądź jakiś inny produkt, bądź tą maszynkę, która jest za mną, bo w tym momencie rozpoczyna się przedsprzedaż. I w tym materiale poruszałem kwestie upadających mennic, ceny złota, perspektyw na przyszłość, jeżeli chodzi o gospodarkę, o to, co się będzie działo w Polsce. I jest niespodzianka na sam koniec. Grupa telegramowa oczywiście dostaje mega promki zawsze. I to urządzenie, które wchodzi teraz na rynek, świetne urządzenie do weryfikacji złota, które nazwaliśmy roboczo z grupą JJ Tester. Pierwsze maszynki właśnie już są pakowane dla do testów dla ludzi, którzy ze mną są na tej grupie. A na sam koniec pokażę Wam, jak to wygląda, jak to działa. Będziecie mogli zobaczyć. I dla widzów kanału oczywiście też będzie promocja. Nie taka jak dla grupy, no ale możecie zawsze zakupić to urządzenie, dostać się do tej grupy i być ze mną i wyłapywać takie okazje zawsze. Ta promocja będzie trwała niedługo, więc jeżeli chcecie taką maszynkę, śpieszcie się, a ja zapraszam do materiału. Dzięki. To pierwsze informacje, które są bardzo niesamowite dla wielu ludzi, bo wiele ludzi ma teraz problem z odebraniem swoich środków. Tak naprawdę nie są w stanie ani odebrać złota, ani odebrać pieniędzy, które wpłacili. I no, troszeczkę lat w tej branży siedziałem. Byłem w różnych firmach, widziałem różne formy współpracy, różne dziwne sytuacje. I jedyne firmy, które nie padały z hukiem, bo jak pada piekarnia jakiś spożywczy, rybny czy coś, no to ewentualnie pracownicy nie dostają kasy, czy kontrahenci. I w zasadzie to kilka tysięcy złotych jest zadłużenia i w sumie nic się nie dzieje. Jak pada dealer złota, to wszyscy klienci tracą często setki tysięcy złotych. I te sprawy się ciągną w sądach. I to jest najczęstszy scenariusz. Jeżeli dealer złota, który sprzedaje, a większość sprzedaje, no praktycznie wszyscy mają oferty terminowe, jeżeli sprzedaje na termin, to jeżeli pada, no to później jest problem z odzyskaniem środków. Było kilka przypadków, które mógłbym wyliczyć na tak naprawdę na jednej ręce, w którym dealer zamykał swoją działalność i nie podciągnął w dół klientów za sobą. Ale to były przypadki, w której albo firma, właściciel prowadził jakieś tam biuro u siebie w mieszkaniu i sprzedawał monety znajomym i później poszedł pracować do większej korporacji, albo no coś robił jeszcze w branży i w sumie głupio by było zostawić po sobie jakiś taki dziwny smród, więc jakby zazwyczaj było tak, że jeżeli firma padała, miała problemy finansowe, na początku starała się sfinansować z pieniędzy klientów, żeby przetrwać, a jeżeli się to nie udawało, bo już to było dosyć grubo, jak się firma finansuje pieniędzmi klientów, no to wtedy jak się wywracała, no to już był koniec. I teraz mamy taką sytuację, w której jest jedna mennica, która nie obserwowałem ją w zasadzie od jakiegoś dłuższego czasu. Ona nie była zarejestrowana w Narodowym Banku Polskim. Nie składała sprawozdań. W ogóle tak trochę grała sobie na nosie, no ale realizowała zamówienia na razie. Przyszedł taki czas, w którym bardzo dużo ludzi się odzywa, czy mamy informacje odnośnie mennicy 24, bo złożyli tam zamówienie, była super cena i te zamówienie już od ponad kwartału do nich nie trafia. No i tu się zaczyna problem, no bo to, o czym pisałem w książce, o czym starałem się powiedzieć, żeby nie kupować na termin, jeżeli cena jest bardzo niska, bo no, ostatnio dużo ludzi z Telegrama się śmiało, nie? Że powiedziałem, że dzwoniła kobieta, kupiła uncję za 3000 zł, bo była okazja i zdziwiona jest, że kupiła fejki. No, tu kupili po 9000 uncję, a uncja była po 9600. No i też niby nieduża promocja 600 zł, no ale to też było zrobienie w balona, no bo tak naprawdę to były ceny. Oni sami w cennikach skupowych skupowali drożej z rynku niż sprzedawali klientom. No to jaki to jest sens?
jaki sens jest kupować drożej niż się sprzedaje? No to skąd się te pieniądze biorą? Jeszcze żeby na złocie był VAT 23%, no to by zrozumiał, że firmy mogą chcieć wyłudzić VAT, bo takie sytuacje były, jak właśnie wyłudzano VAT, kupowano drożej, sprzedawano taniej, tylko kupowano netto, sprzedawano brutto i ten zysk zostawał na VAT-cie. To wtedy tak, ale to nie jest ten sam profil, nie jest ten sam schemat. I dlaczego tak się dzieje? No, firmy były otwierane tak trochę na pałę, bo każdy chciał być dealerem złota, bo złoto się sprzedawało i każdy, kto otworzył firmę, miał na to rynek zbytu i to jakoś funkcjonowało. Firmy się mocno porozrostały, no i teraz firmy zaczynają zamykać oddziały, zaczynają się ciąć koszty, ciąć budżety marketingowe albo po prostu padać, te, które są mniejsze bądź mniej przygotowane, bądź w sumie nie mają nic do zaoferowania klientowi prócz niskiej ceny. No i będzie się działo tego coraz więcej, jeżeli rynek się nie obróci i nie będzie znowu hossy na rynku złota, dealerzy nie będą sensownie zarabiać, no to będą mieli problemy. Będą mieli po prostu problemy z realizacją zamówień, a co będzie skutkowało tym, że klienci będą tracić pieniądze. I przykład właśnie Mennicy 24, która podszywała się pod Mennicę Polską, podszywa się w zasadzie dalej, nie składa sprawozdań, sprzedaje poniżej cen skupowych, ma ceny nierynkowe wręcz, działa bez licencji Narodowego Banku Polskiego, no to było chamskie i perfidne, ale takich firm, które realizowały zamówienia przez, bo ona realizowała zamówienia przez parę ładnych lat i przez parę ładnych lat działała, można powiedzieć, dobrze. I kupując na termin, gramy w taką ruletkę, że no może jeszcze nie ten moment, to tak jak w jakichś piramidach finansowych, że no póki ona działa i jest wszystko fajnie, to jeszcze wyciągamy z niej kasę, ale przychodzi taki moment, że jest trach i koniec i tracimy kasę. Więc jeżeli jesteśmy takimi hazardzistami, to możemy inwestować w takie firmy. Jeżeli chcecie spokoju, chcecie bezpieczeństwa, to zastanówcie się na tym, co robicie, weźcie gotówkę i po prostu pojedźcie do punktu, w którym możecie sobie dogodnie dokonać zakupu, sprawdzić te złoto, że nie dostaniecie fejków i kupić je od ręki. To jest pierwszy wątek, który chciałem poruszyć, bo jest to dosyć istotny wątek, wydaje mi się, i bardzo ważny w tym momencie, bo tego będzie coraz więcej. A często też zastanawiamy się, co jest ceną złota, co będzie się działo ze złotem, bo ostatnio szarpało tym złotem bardzo mocno i do góry, i w dół. Jesteśmy na poziomach tak naprawdę najwyższych w historii, jeżeli chodzi o złotówkę, o dolara. Przebijamy to, spadamy, przebijamy i szarpie tym złotem i wydaje mi się, że będzie szarpało jeszcze przez jakiś czas. Będą gwałtowne ruchy, bo tak naprawdę jest jakby idąc dalej, bo w złoto inwestujemy w perspektywie długoterminowej. W zasadzie w krótkoterminowej, jeżeli nie jesteśmy spekulantami, to może nas średnio interesować, co się dzieje z tym złotem. Ale w perspektywie długoterminowej, to znaczy długo, przyszłych 3, 4, 5 lat, wydaje mi się, że będzie mocno rosło. I dlaczego tak myślę? Bo wydaje mi się, że mamy taki moment, w którym jesteśmy w takiej sytuacji, w której ta przepowiednia, którą sobie zgotowaliśmy, sama się napędza. Taka samo spełniająca się przepowiednia. I pamiętam, po 2008 były takie zakłady wszystkich analityków, z czego weźmie się następny kryzys. I były różne teorie. Najbardziej wydaje mi się, że realizuje się w tym momencie teoria, że przez zadłużenie osób indywidualnych, przez ich niewypłacalność będziemy po prostu ciągnąć w dół. Gospodarka, wszystko będzie leciało w dół, stąd złoto, jakby ratując nas przed inflacją, będzie tym naszą przystanią taką do naszych oszczędności i tam będzie płynęła gotówka i tam będziemy szukać bezpieczeństwa, więc złoto będzie się trzymało dosyć mocno. I
Dzisiaj z zespołem miałem takie, tak zastanawialiśmy się dosyć mocno nad danymi, które są. Cały czas patrzę na raporty ze Stanów Zjednoczonych i obserwuję zadłużenie Amerykanów, bo jaka była chronologia zdarzeń? Na początku mieliśmy COVID. COVID to było dla mnie po pierwsze rozdawanie kasy z helikoptera, czyli rozrzucamy pomocy socjalne wszystkim, ale tak naprawdę zamykamy produkcję, zamykamy gospodarkę, nie pozwalamy ludziom zarabiać. No i jeżeli nie produkujemy, a wyrzucamy pustą kasę, te dwa składniki dają nam inflację. No i tego doświadczyliśmy. Jeżeli mamy inflację, no to hamujemy tą inflację. Jeżeli hamujemy tą inflację, no to hamujemy ją stopami procentowymi. I jeżeli chodzi o stopy procentowe, jeżeli one są wysoko, no to koszt pieniądza jest wyższy, czyli kredyty są droższe. U nas to się przekłada na, tak naprawdę na wszystkie kredyty. W niektórych krajach tylko i wyłącznie na kredyty na przykład firmowe, bo na kredytach konsumenckich czy hipotecznych są stałe stopy, znaczy stałe oprocentowania wynikające ze stóp. Ale wracając do wysokich stóp i wysokiej inflacji, no to mamy taką sytuację, w której no musimy się zastanowić jako konsument, co mamy zrobić, bo z jednej strony logika podpowiada, taka finansowa logika podpowiada, że powinniśmy troszeczkę zastopować swoje takie konsumenckie żądze i kupować coraz mniej, trochę zacisnąć pasa i starać się w jakiś sposób żyć troszeczkę może skromniej, żeby ratować swój budżet. Z drugiej strony, patrząc po danych, społeczeństwo nie chce żyć skromniej, konsumpcja jest cały czas na... Nie chcemy obniżyć standardu życia i tu mówię o danych, które są z Ameryki i to oznacza, że z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał zadłużenia na kartach kredytowych, co jest takim wyznacznikiem tego długu, który się generuje tu i teraz, że po prostu nie stać nas na ten styl życia, który prowadzimy, ale prowadzimy go dalej, bo nie wypada spaść niżej. I dane z kart kredytowych pokazują, że coraz więcej Amerykanów ma trudności ze spłatą kart kredytowych w terminie. Dokonują jedynie minimalnych wpłat. Spirale potęgują wysokie stopy i wiadomo, jaki będzie tego efekt. I tutaj do tej samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli kończą się te pieniądze, bo już przestajemy to spłacać, no to musimy w końcu obniżyć ten standard życia. Musimy zacząć kupować mniej. Jeżeli zaczniemy kupować mniej, to firmy, które świadczą usługi i produkują różne rzeczy, będą mniej zarabiać, co jakby będzie wiązało się z rynkiem pracy. Rynek pracy będzie potrzebował mniej ludzi, bo będzie mniej produkował i gospodarka zaczyna się zwijać. Inflacja już zaczęła odbijać powoli, dopłaty możliwe, że zaraz się zaczną kończyć. I jeszcze wracając do... Inflację też da się zbić jeszcze jedną rzeczą, po prostu niedodrukowaniem pieniędzy, przestaniem drukowania. Ale jeżeli zobaczycie wykres M3, do którego się wiele razy ostatnio odwoływałem, no to z roku na rok bijemy rekordy. On jest po prostu taką kreską pędzącą do góry, że pięknie wygląda, jeżeli to by był wykres inwestycyjny, ale to jest po prostu napływ pustego kapitału do naszych portfeli. I tak się zastanawiałem też, co będzie się działo z Polską i tutaj na tapetę wziąłem sobie to, co się dzieje z naszą, bo jedna zmienna mnie bardzo zaciekawiła i zastanawiałem się nad poszczególnymi konsekwencjami, jak się to liczy, na co to może wpłynąć, jakie były dane historyczne i dzisiaj mieliśmy w zespole największe dyskusje na temat właśnie płacy minimalnej. To jest ciekawy wskaźnik, bo wzrost płacy minimalnej, w ogóle jak to się przedstawiało na przestrzeni ostatnich lat. Polski wzrost był największy, bo 31,1% w poprzednim roku. Mieliśmy czwarte miejsce w perspektywie ostatnich 10 lat i planowany wzrost na poziomie 18% jest w tym 24 roku, więc wzrost płacy minimalnej jest
spory. I to daje nam drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, i jeżeli chodzi o płacę minimalną, i 10. miejsce w Unii Europejskiej. Jeżeli byśmy wzięli wskaźnik PPS, czyli wskaźnik, który podaje Eurostat, że to jest taki wskaźnik, który przelicza siłę nabywczą w porównaniu do wzrostu płacy minimalnej, żeby to jakby robił taką wirtualną walutę, w której to porównanie jest najbardziej takie miarodajne. I tutaj jesteśmy, jeżeli chodzi o wzrost płacy minimalnej, na 8. miejscu. I do tego chciałem podstawić kilka danych, bo jeżeli chodzi o PKB, bo jeżeli wzrost płac idzie z wzrostem gospodarczym, no to wydaje mi się, że jest to fajne, bo jakby to jest takie następstwo, ale my jesteśmy nie ósmym państwem od początku listy, tylko w tym momencie jesteśmy 8. od końca listy. I PKB Polski jest 20% poniżej średniej w Unii Europejskiej, więc tutaj nie jesteśmy liderem, więc jest jeszcze jeden wskaźnik, na który chciałem zwrócić uwagę, ale wydaje mi się, że jest on liczony tak, że nie powinniśmy go brać pod uwagę, bo to jest bezrobocie, które jest rekordowo niskie. Jesteśmy na drugim miejscu od końca, czyli jesteśmy prawie najlepszym krajem, jeżeli chodzi o niską stopę bezrobocia. Tylko bezrobocie w Polsce ma ten problem, że jest liczone po osobach, które zarejestrowały się do Urzędu Pracy. A jeżeli chodzi o to, kto się rejestruje do Urzędu Pracy, to do Urzędu Pracy rejestrują się osoby, albo które chcą mieć świadczenia, ale te świadczenia też mogą być przy rodzinie, bo jeżeli ktoś jest tam studentem, to może przy rodzicach być ubezpieczony, jeżeli ma małżonkę bądź małżonka, to może przy małżonku. I jedyna taka sensowna motywacja, która jest, to są dotacje na otwarcie działalności, czy no i w zasadzie to tylko i wyłącznie motywuje ludzi do rejestracji, bo rejestracja jest dobrowolna i tak naprawdę jeżeli ktoś jest bezrobotny, to nie szuka pracy w Urzędzie Pracy, nie oszukujmy się. Nie wiem, czy znacie kogoś, kto aktywnie szuka w Urzędzie Pracy pracy i ją znalazł, bo Urząd Pracy mu zaproponował jakąś świetną. Nie słyszałem takich historii, o dotacjach słyszałem bardzo wiele, więc śmiem twierdzić, że ta statystyka jest bardzo jakby mało miarodajna, jeżeli chodzi o liczenie bezrobocia w Polsce. Stąd jesteśmy krajem, który cieszy się rynkiem pracownika podobno. I co spowoduje to, że wzrosła płaca minimalna i co spowoduje to, że będzie rosła? Pierwsza rzecz to są umowy śmieciowe i praca na czarno, bo ludzie będą chcieli pracować, ale pracodawców nie będzie stać zatrudniać, więc oczywiście szara strefa na tym korzysta. Zrównanie płac specjalistów z pracownikami niewykwalifikowanymi, bo nie będzie z czego dopłacać dla specjalistów, a tym niewykwalifikowanym ludziom trzeba będzie podnieść, bo wzrośnie minimalna, więc to jest konsekwencja takiego równania trochę społecznego, niezależnie od kompetencji. Niektórzy stracą pracę, niektórzy będą zarabiać więcej. To się wiąże z tym, że po prostu jeżeli budżet będzie w firmie na 5 pracowników, a obowiązków jest na 6, no to prawdopodobnie jeżeli jednego zwolnią, no to te obowiązki jednego pracownika będą rozdzielone na tych 5 i jakby to będzie po prostu siedzieć po godzinach. No i oczywiście to napędza również inflację. Wzrost płacy minimalnej napędza również inflację. To jest jakby jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, jeżeli my wychodzimy na czołówkę kraju, w którym płaca minimalna jest bardzo wysoka i tak naprawdę dla Polski Europa jest takim głównym rynkiem eksportowym. My bardzo dużo produkujemy rzeczy i jakby sprzedajemy w Unii Europejskiej. I co to może spowodować? To może spowodować, że eksport będzie słabszy, nikt nie będzie chciał kupować, nie będzie inwestycji zagranicznych i nie będzie się chciało firmom inwestować tutaj, bo nie będziemy atrakcyjni, jeżeli chodzi o koszty pracowników. I dzisiaj jeszcze dzwoniłem się, bo konsultowałem się odnośnie tej płacy minimalnej, pytam się Jakuba Mościckiego, co on o tym myśli.
no to jakby podzielał moje zdanie w tym miejscu, że po prostu my będziemy, chcemy być takim krajem wysoko rozwiniętym, opartym na usługach, a nie produkcji, bo niektóre firmy już się zwijają z Polski, na przykład przenoszą do Rumunii, bo są tańsze koszty pracy i Polska przestaje być atrakcyjna i się opłacać. A z drugiej strony, jeżeli my będziemy mieli... Tak, podniesie też składki ZUS-owskie, niestety, trafne spostrzeżenie, ale wracając jeszcze do tego, my jeżeli mamy bazować na usługach, no to a nie mamy zaplecza technologicznego, nie mamy jakichś innowacji, no to w czym możemy konkurować, jeżeli nie w produkcji? No, tak naprawdę, jeżeli tutaj jeżeli będziemy realizować taki scenariusz, może być tak, że po prostu pracy będzie brakowało, bo nie będziemy mieli produkcji, a w usługach, no co, będziemy psimi fryzjerami, kosmetyczkami wszyscy. No, i co, będziemy jeździć dalej na imigrację zarobkową, tylko ta imigracja zarobkowa będzie alternatywą, że tu po prostu jest wysoka płaca minimalna, ale nie ma co robić, a tam będziemy siedzieć na szparagach i zarabiać tyle samo, więc bo tam będzie praca. I tak może wyglądać nasza przyszłość w Polsce. Co się będzie działo z walutą? I w ogóle zachęcam, żebyśmy w komentarzach pisali odnośnie tego wątku, bo płaca minimalna i jakby te wszystkie rzeczy, które są obok, mają tak dużo ciekawych połączeń i może wyjść z tego taki miks. To są moje przemyślenia, o których sobie myślałem przez ostatnie dni, ale też jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, o tym, jak będzie wyglądała gospodarka, bo ja myślę, że po prostu jesteśmy na takim przededniu kryzysu i nie mówię to, bo dealerom złota wypada mówić, że będzie kryzys, ale mówię to po prostu, bo czuję, że przegięliśmy z tymi dopłatami, przegięliśmy z dodrukiem, przegięliśmy z inflacją i teraz jesteśmy w takiej patowej sytuacji, że próbujemy to wymanewrować, ale to nic z tego dobrego nie wychodzi, bo cały czas mieszamy w tym kotle i wychodzi coraz gorsza zupa. Ja jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Jeżeli oczywiście będzie sytuacja, w której gospodarka będzie rodziła sobie źle, no to wiadomo, co się będzie działo ze złotem. Jeżeli rynki finansowe się załamią, no to złoto też spadnie, ale jak to na złoto przystało, będzie szybciej odbijało w kryzysie. Także ja wróżę, że w takim perspektywie 5-6 lat będziemy mieli dosyć spore wzrosty na złocie. Chciałbym, żebyśmy dobili to tak bardziej życzeniowo do 3000 dolarów za uncję. Jak będzie stała złotówka, jak będzie stał dolar, zobaczymy. No i w sumie niespodzianka, jeszcze na koniec, chyba że macie jeszcze jakieś pytania, czy czekacie na tę niespodziankę, bo ja jestem mega dumny z tego, co się stało. Czy warto korzystać z M-Obywatela w kontekście zakupu złota i potwierdzania tożsamości? No dokument tożsamości jak dokument tożsamości. No, jeżeli da się kupić złoto anonimowo, to czemu z tego nie skorzystać? Więc ja uważam, że im mniej osób wie o tym, że kupujemy złoto, tym ono jest bezpieczniejsze. Tego się trzymajmy. Czy korzystacie z normalnego dowodu osobistego, czy z M-Obywatela, bez różnicy. To i to jest dokumentem w tym momencie. Wracając do tej niespodzianki, którą przygotowałem, to stworzyłem urządzenie do weryfikacji i ono weryfikuje co? Złoto, srebro, platynę, palat. Możemy z nim zweryfikować praktycznie wszystkie metale. Możemy nim sprawdzić gęstość. Możemy z nim, jeżeli chodzi o złoto, możemy sprawdzić na przykład, czy nie ma wkładek wolframowych. Możemy sprawdzić, czy nawet jeżeli ono jest w certyfikacie zamknięte. I to, co chciałem osiągnąć, to jest, żeby było małe, kompaktowe, mobilne, żeby działało bez konieczności podłączenia do 230 V, żeby można było to przenosić i żeby spełniało więcej funkcji niż jedno, żeby nie weryfikowało tylko gęstości, nie weryfikowało tylko na przykład wkładek wolframowych, tylko żeby spełniało wszystkie rzeczy naraz. No oczywiście oceny wzrokowej nie da się zastąpić przy produktach, ale
czy platynę, czy pallad, czy srebro, czy złoto, będziecie mogli, czy monety, czy sztabki weryfikować dzięki temu urządzeniu. Jak działa JJ Tester? To jest krótka prezentacja. On po zdemontowaniu wygląda tak. Spełnia funkcję zwykłej wagi, spełnia funkcję wagi magnetycznej. Będzie jeszcze do pełnego badania gęstości specjalne karty ze sparametryzowanymi produktami i małymi monetami, i uncjowymi, jedna druga, jedna czwarta i połówkami. Prawdopodobnie będzie też platynowe produkty i srebrne. Oczywiście do wszystkich produktów, czy sztabek w certyfikatach, czy monet, które można sprawdzić luzem, również będą tabele z parametrami. I powiem Wam, o co chodzi. Można sprawdzić właściwości magnetyczne, oprócz tego, że możemy zważyć, no wagi nie będę tłumaczył, bo chyba wiecie, jak to działa, sprawdzić właściwości magnetyczne właśnie produktu takiego jak uncja złota. I jeżeli byśmy dorzucili tu 20 gram wolframu, oczywiście widzimy, że mamy wyraźny minus, co porównując do tabeli, będziemy widzieli, że są wkładki wolframowe w środku. Jak to wygląda przy małych gramaturach, to również można sprawdzić. Bierzemy sobie czworaka w zasadzie, bierzemy wolfram w proszku i zaczynamy sypać i zobaczcie, co się dzieje z wynikiem. Sypałem około 1,5 grama. Już mamy zaburzony wynik, jeżeli chodzi o wkładki wolframowe. Nawet kiedy one będą na grubej warstwie złota, wkładki wolframowe będą wykryte. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś nam wepchnął wolfram. Gdy jeszcze połączymy to z dokładną wagą i z kartami, które będą parametryzować produkty. Dla mnie mega urządzenie, dla Was myślę, że się przyda, tym bardziej, że profesjonalne wagi magnetyczne kosztują teraz ponad 5000 zł, a to urządzenie będziecie mieli w promocji poniżej 2000. Więc zapraszam do linków, sprawdźcie to. Dzięki, cześć.